Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Nieraz Wam już mówiłem o bardzo ważnym zwrocie, mianowicie, że czegoś nam brakło, że coś się nam skończyło. Na przykład skończyła mi się kawa i muszę kupić, iść do sklepu i kupić. Dzisiaj Wam to pokażę, jak tego zwrotu używa Native Speaker na kanale Out on the Range. Tutaj pan doktor ścina, znaczy tnie na kawałki drzewo piłą, no i przy okazji podjada sobie bananowy chlebuś, banana bread. No i mówi, że kiedy mu się ten chleb skończy podczas pracy, no to czas iść do domu. When I run out of banana bread, tak? Czyli uwaga, Anglikom się nic nie kończy, nic im nie brakuje, oni, słuchajcie, wybiegają. Run out of, wybiec z czegoś, to znaczy, że coś się nam skończyło. I podmiotem nie jest to coś, czyli nie zaczynam od chleba, tylko zaczynam od siebie, że ja wybiegam z chleba, bo on mówi akurat czasem teraźniejszym prostym, czyli ogólnie, czyli zawsze. Zawsze jak mu się kończy ten chleb podczas pracy, to znaczy, że czas iść do domu. Cofnę, posłuchajcie. Keith's banana nut bread. This was one of Mark's favorite recipes. Mark to chyba jego syn, który umarł, ale nie jestem pewny, i mówi, że ten chleb, dokładnie go nazywa teraz banana nut bread, czyli bananowo-orzechowy, to był one of Mark's favorite recipes, tak? Jeden z ulubionych przepisów Marka. And it is definitely one of mine too. And it is definitely, i zdecydowanie, one of mine too. Jeden z moich ulubionych też. Moich ulubionych przepisów, ale nie dodaję przepisów, czyli nie ma rzeczownika, dlatego jest zaimek mine, a nie my. Mówiliśmy o tym we filmiku o zaimkach, link macie u góry. So, when I run out of banana bread out here on these jobs, czyli kiedy dosłownie właśnie wybiegam z tego chleba out here, na zewnątrz tutaj, on these jobs, podczas tych prac, czyli podczas ścinania drzewa, the job's finished, it's time to go home. The job's finished, it's time to go home. Czyli praca jest skończona. Oczywiście tu powinien być apostrof skrócony, job is. The job's finished. Praca jest skończona, czyli tu mamy imię suwbierny nyna ne tyta te. It's time to go home. Dzięki, pamiętajcie o tym zwrocie, naprawdę ważny.